Cześć, witajcie na kanale Jest Taktycznie, witam Was w kolejnym odcinku poświęconym grom planszowym. Tikwin, tura trzecia, być może pociągniemy w tym odcinku turę czwartą, a może piątą. Nie będę już tutaj omawiał zasad. Jedną rzecz sobie wyjaśnimy na wstępie. Tak jak ustaliliśmy to wspólnie z Wami w komentarzach, w dyskusjach, za które bardzo serdecznie dziękuję. Każdy Wasz komentarz i każde Wasze wsparcie, a przede wszystkim pyszne kawki, za które chciałbym podziękować Chrisowi, Andrzejowi, staremu druchowi jeszcze od Garego i od Stellaris, a także Marianowi za pyszne kawki, tak jak wcześniej Matiasowi i innym. Wasze wsparcie ma dla mnie ogromne znaczenie, zarówno w kawkach, jak i w komentarzach. Bardzo lubię z Wami dyskutować w komentarzach. Za każdy komentarz bardzo dziękuję. Nie bójcie się zwracać mi uwagę na moje błędy, zwracać mi uwagę na pewne rozwiązania. Jest to zawsze dla mnie bardzo cenne i nigdy w życiu nie przyszło mi do głowy, żeby obrażać się za jakiekolwiek nawet negatywne komentarze. Po to właśnie jest YouTube, po to właśnie jest funkcja dodawania komentarzy, żebyśmy się mogli tam spotykać i ze sobą rozmawiać. Jak tylko naprawię drukarkę, w sensie kupię tusz do niej, ponieważ tusze mi się pokończyły, to dorobimy jakieś duże tonki, żeby się też odwdzięczyć Wam za to zaangażowanie. Sytuacja na mapie jest znana. Ja już nie będę tego omawiał za każdym razem jakoś tam głośno, przynajmniej przed odcinkiem tego, co było, ponieważ możecie sobie odtworzyć poprzedni odcinek i tam to wszystko już zostało powiedziane. Zależy mi na tym, żeby pchnąć tą rozgrywkę dalej do przodu. Czeka do nagrywania wiele innych gier, więc tutaj musimy przyspieszyć z rozgrywką. Koncepcja się nie zmieniła, cały czas dążymy do pełnoskalowego zwycięstwa. Tak jak mówiłem, koncepcja, wszystko pozostaje bez zmian, czyli ruch teraz Niemców, potem ataki Niemców, ruch Rosjan, ataki Rosjan, ewentualne ruchy strategiczne, nawał artyleryjskich i samodzielnych ataków lotnictwa nie przewiduję, ponieważ siły są tak skromne, że nie ma to na takie samodzielne ataki, nie ma praktycznie nigdzie żadnej szansy. Tak jak mówiłem, tura trzecia, aktualnie jest 15-4 dla Rosjan, więc Niemcy zdobywają powoli punkty zwycięstwa, no ale do pełnego zwycięstwa, tak jak mówiłem, jeszcze daleko. Ok, po przeprowadzonych ruchach, jak wygląda sytuacja, 12. Dywizja uwikłała się w walki ciężkie w lasach między bagnami w rejonach Gorodyszcza i tu będzie próbowała zniszczyć to zgrupowanie sowieckie. W tym momencie będzie atakowała dwie jednostki sowieckie, 87. Brygadę Kawalerii i 21. Pułk Piechoty. W centrum potężne zgrupowanie atakuje miasteczko Berensjak, w której umocniła się 316. Brygada Sowiecka. No i tutaj będzie aż 8-1, więc no tutaj potężne trzaśnięcie. Tak naprawdę widzę właśnie, że nie wykorzystałem jeszcze lotnictwa. W związku z tym dołożę samolociki tutaj, co przerzuci mi z 5-1 na 6-1. I 8. Dywizja z części, elementy wydzielone 8. Dywizji z grupami bojowymi, z rozpoznaniem, z częścią, z jednym pułkiem 18. Dywizji atakuje 312. Brygadę Strzelecką, Dywizję Strzelecką, przepraszam, sowiecką. Tu atakuje Bereda i Lucky Luke razem w porozumieniu. Tutaj na północy Matias walczy, szarpie się samotnie. No i zobaczymy, rozstrzygniemy sobie teraz starcia. Będziemy lecieli od północy na południe. W pierwsze starcie tutaj mamy 3-1. Więc nie będzie to łatwe. Zrobimy sobie zgodnie z Waszą sugestią i prośbami. Przybliżymy sobie starcia teraz. I mamy tak, 3-1. 3-1, rezultat 5. 3-1 i 5 to jest B2 i sprawdzenie strat dla atakującego i obrońcy. Różnica jest 0, więc bez strat. Rezultat starcia B2. I Sowieci czmychają sobie. Raz, dwa. Raz, dwa. To spada. A ten cały stack zajmuje to skrzyżowanie. I to mieliśmy pierwszy atak. Idziemy dalej. Bitwa o
bitwa o Bersjańsk. Tu mamy 8 do 1. Jednak Sowieci nadal mogą się wycofywać. Nie udało się tutaj zrobić okrążenia. No, ciężko się manewruje w tych lasach. Ciężko jest tutaj doprowadzić do takiej sytuacji. 8 do 1 i 9. 8 do 1 i 9 to jest B2 i strata dla obrońcy. Sprawdzamy straty dla obrońcy. Jest różnica 1 i jest też strata dla obrońcy. Bardzo dobra nowina. Czyli Sowieci dostają jeden poziom sprawności bojowej straty i muszą się wycofać o 2 heksy. Myślę, że będzie tutaj możliwość. Aha, rzuty na dezorganizację i tam, i tutaj. Najpierw tam, czy Sowietom udało się. Tam są pod... A nie rzucałem jeszcze na te. Nie rzucałem na... No tu już nie będę w tej turze rzucał w ogóle. Na modyfikator. Powinienem rzucić za Beredę, za Lucky'ego Luka i za Matiasa. No dobra. To już sobie odpuścimy w tej turze. Po prostu jak już będziemy szli, to porówno. Tutaj w zasięgu dowodzenia i tam są w zasięgu dowodzenia, więc najpierw tam na północy 6 zdali i tutaj 6 zdali. Dobra. I zajmujemy sobie wioseczkę. Tylko teraz musimy zrobić mądry pościg. I na pewno sobie zrobimy tak. Oni zejdą tutaj z lasów. 8. Tak, całością sił 8 wejdzie tu. Rozpoznawczyki zostaną z tyłu, bo mają najmniej punktów ruchu, a tutaj zajmie piechota. O, i tak będzie wyglądał pościg. Ok. I ostatni atak 8. Atakuje na 6 do 1. I mamy 10. Przy 6 do 1, 10 to jest B1 i sprawdzenie straty dla obrońcy. Jest 1, więc obrońca nie ponosi strat. 6 do 1, 10. Tak, B1. B1. Czyli tutaj mozolnie Sowieci wycofują się przez tą drogą prowadzącą przez bagna. No i teraz tu jest kłopot, bo jak tu wjedziemy wszystkim, co mamy, to będziemy atakowali z połową siły, no ale mimo to no, trzeba ich tutaj stąd wypchnąć, chociaż trzeba pamiętać, że tu jest jeszcze oddział, on oczywiście będzie teraz odcięty, no ale tutaj kurczę, to zgrupowanko nie jest za silne. Inaczej, zostawimy sobie tutaj tą kampfgrupę, a tu się będziemy przedzierać dalej. To będzie 10, czyli 5 do 2. No, podeślemy to najwyżej lotnictwo. No, jakoś tu będziemy próbować. Dobra, tyle było z ataków. Tu robimy cięcie, ruch Sowietów, ataki, ewentualne kontrataki Sowietów i będziemy zamykać turę trzecią. Tak wygląda sytuacja na mapie po ruchu Sowietów. Pod Leningradem praktycznie nic się nie zmieniło, oprócz tego, że ta jednostka pancerna, która stacjonowała tutaj, udała się szybką drogą na wschód, na południowy wschód, żeby wesprzeć obronę Tikhwinu. Ta jednostka tutaj zajęła miejsce w umocnieniach, ta, która wyszła nam tutaj, opuściła nam tutaj pozycję na bagnach. Tutaj Sowieci wycofują wszystko praktycznie, co mogą na wschód od rzeki Wołchow. Na zachód od rzeki utrzymują te dwie kluczowe lokacje, przez co blokują tą 11. dywizję. Ona nie ma jak pójść na północ, nie jest w stanie własnymi siłami przebić tej obrony. Zresztą nie ma chyba tutaj takiej wielkiej potrzeby. To są tylko 3 punkty zwycięstwa na chwilę obecną. Nie są one tutaj potrzebne. Ta kawaleria stąd próbuje się wydostać. Tutaj na północ. No i tutaj mamy taką szeroką drogę, ucieczkę. Może nie ucieczkę, przegrupowanie się wojsk pancernych na Tikhwin i ona będzie próbowała zatrzymać ósmą i chyba 20 i 21 dywizję, które idą tutaj od południowego wschodu, maszerują na Tikhwin. Także no, szykuje się tutaj
Szykują się tutaj emocjonujące starcia. Tak jak mówiłem, 12 wypiera powoli stąd jednostki, natomiast no, tutaj będzie musiała, czekają jeszcze co najmniej z 2-3 bitwy solidne, żeby się wybić w kierunku Wołchowa. Wołchow, czy będzie zajęty, zobaczymy. Czy sama 12 sobie z tym poradzi, czy trzeba będzie jej w tym zakresie jakoś pomóc. Tutaj kończy się tura, trzecia. Ten oddział sowiecki będzie bez zaopatrzenia. Już sobie zaopatrzenie porobię poza nagraniem i jeszcze w tym odcinku zrobimy sobie turę czwartą i być może piątą. Także lecimy dalej. Ok, mamy 21 października 1941 roku. Tak wygląda sytuacja na mapie po ruchu Niemiaszków. Niemiaszki siłą 12 dywizji cały czas prą tutaj na północ. Zajęli miejscowość Mysłowo, więc kolejny punkt zwycięstwa dla Niemiaszków. No i tutaj 12 będzie atakowała 292 dywizję strzelecką sowiecką. Tutaj dwa zgrupowania, ta artyleria nie, ale pod tą artylerią jest Bereda i tutaj dwa pułki zmotoryzowane 20 dywizji przygotowane do ruchu strategicznego. 12 dywizja, którą widzicie pod tym, której nie widzicie, która znajduje się pod tym żetonem 51 pułku 18 dywizji zmotoryzowanej, która weszła teraz do gry jako posiłki i dojechała sobie aż tutaj. Pod spodem są trzy pododdziały 21 dywizji. One będą tutaj walczyły, szturmowały miejscowość Budogost. Tutaj kęw w grupę od południa rozpoznawcza z 18 będzie wspierała po to, żeby Sowieci nie mieli się jak wycofać. No i Niemcy planują zająć tą miejscowość. No i tutaj Lucky Luke ciśnie, próbuje tutaj przebić się i zdobyć kolejną miejscowość. Nie, to jest skrzyżowanie. To jest akurat skrzyżowanie, więc tutaj Sowieci się bronią. I tak będzie, tak wygląda sytuacja na mapie po ruchu niemieckim. W rejonie Leningradu nic się nie zmienia, tam jest sytuacja patowa. Wszystko teraz rozgrywa się tutaj dalej, troszeczkę na wschód, w kierunku na Tichwin. Ok, ataki mamy przygotowane, wszystko mamy policzone, mam nadzieję, że dobrze, z uwzględnieniem wszystkich modyfikatorów, terenów. I tutaj wyjaśnijmy sobie wszystko, bo też właśnie tak jak, nie wiem czy wspominałem o tym na początku filmu, ponieważ to, że wy oglądacie powiedzmy paręnaście minut po tym, po rozpoczęciu filmu, to nie znaczy, że minęło tyle czasu, bo ja tutaj robię właśnie przerwy, ruszam, w międzyczasie wypełniam pewne obowiązki domowe, więc to nie jest tak, że to jest nagrywane ciągiem. Natomiast jeszcze raz powtarzam, nie wprowadzamy żadnych modyfikatorów, jeśli chodzi o ataki z różnych kierunków. Dlaczego? Dlatego, że już takim modyfikatorem jest to, że jednostka wycofując się przez strefę kontroli przeciwnika ponosi jeden poziom sprawności bojowej straty, więc samo doprowadzenie już do takiego ataku powoduje, że mamy tutaj negatywne, w cudzysłowie, modyfikatory dla obrońcy. Takie modyfikatory obowiązują w systemie B-35, który jest bardziej rozbudowany, bardziej skomplikowany, jest na innym poziomie, że tak powiem, toczenia bitew, walk, więc sobie zostawiamy. Tutaj nie zmieniamy tego, zostawiamy jak jest, tak jak mówiłem, tylko modyfikatory do rzutu kością. Właśnie oryginalni dowódcy doprowadzają do tego, że w ataku jest minus 1, w obronie plus 1. No i mamy tutaj nasze postaci, naszych dzielnych subskrybentów wspierających mój kanał, którzy biorą udział w tej rozgrywce, którzy mogą troszeczkę delikatnie modyfikować w tą albo w drugą stronę tą rozgrywkę. Także to w ten sposób zostawiamy i jedziemy już na rozstrzyganie bitew. I one już nie będą takie pewne jak w poprzedniej turze. Tu 12 pod dywizja w składzie, w której walczy dowódca pułku pancernego Matias. No, wykręciła współczynnik 2 do 1 tylko. I teraz sobie jeszcze tylko sprawdźmy tak. Modyfikatory dla dowódców, ponieważ Sowieci są dowodzeni i Niemcy są dowodzeni przez Arnima i przez Mieleckowa, znoszą się. Czyli nie ma ani plus 1, ani minus 1. Możemy tylko wypracować minus 1 do rzutu kością przez obecność Matiasa. 1, 2, 3, 4 to się udało. 5, 6 to będzie plus 1, a nie minus 1. 5 nie udało się. Matias gdzieś zasnął znowu pod drzewem. Nagana w tym momencie. Czyli mamy 2 do 1 i plus 1 do rzutu kością. Ale na szczęście wyrzuciłem 2. Czyli mamy 2 do 1 i 3.
To jest B2 i sprawdzamy straty dla obrońcy. Różnica jest 2 i obrońca ponosi 1 poziom sprawności bojowej straty. Jeszcze się upewnię, tak. Czyli mamy 2 heksy ucieczka. Raz, dwa. Strata. I to jest plus 1 do rzutu na dezorganizację. Sprawdzamy, czy przeszli. 5 przeszli, bez problemu. I 12 się przebija. Dalej. Zaznaczymy sobie jeszcze tylko, że uciekali, żeby nie mogli się tutaj nam okopać. Dobra. I idziemy. I idziemy sobie dalej. Lucky Luke. Też udało się mu wykręcić 2 do 1. Tak jak mówiłem, i tutaj zasięgu dowódcy nie ma, więc Sowieci mają minus, jest od razu z urzędu plus 1 do rzutu kością za obecność sowieckiego dowódcy. Sprawdzimy tylko, czy Lucky Luke to zlikwiduje. Nie, nie zlikwidował, czyli mamy plus 2 do rzutu kością. Czyli 2 do 1 i plus 2 do rzutu kością. No to może być ciężko. 12. No to będzie bardzo ciężko. 2 do 1 i 12. To jest tak, automatyczna dezorganizacja dla atakującego, nie, jest rzut na dezorganizację dla atakującego, wycofuje się o 1 i sprawdzamy straty. Różnica jest 2 i atakujący ponosi 1 stratę. No to Lucky Luke krwawo. Nie używałem gwiazdek na szczęście, w związku z tym poniesiemy stratę sobie, powiedzmy tutaj, 8 pułk. Wycofujemy się wszyscy o 1 heks. No to nie poszło tutaj za dobrze. Wycofujemy się jeden heks i sprawdzamy i rzut na dezorganizację dla Niemców. 8 plus 1 za poniesioną stratę, czyli 9, czyli się udało. Plus 1 za brak obrońcy, czyli 10, ale mimo to się udało, bo Niemcy się dezorganizują na 11-12. No to było szczęście. No a Sowieci tutaj święcą pierwsze triumfy w tej rozgrywce, czyli nie tak łatwo się będzie przebić na ten Tichwin. Kolejna bitwa tutaj, 6 do 1. 6 do 1, tu powinno być troszeczkę łatwiej. Przy 6 do 1. B2 i straty dla obrońcy jest 0, czyli nie ma strat. B2, a muszą się wycofać. 2 heksy nie mają jak, więc giną. I zajmujemy sobie ten heks. I zajmujemy sobie go w ten sposób, że wchodzimy i wracamy w sumie, no bo tutaj drogi kolejowe, znaczy nie liczę kolei jako drogi w tej rozgrywce. Jest to do końca niezdefiniowane w zasadach, ale nigdzie nie ma, że tory kolejowe, w tabeli ruchu w ogóle nie ma torów kolejowych. I nie wiem do końca, jak to używać. Generalnie, jeżeli jest tutaj most kolejowy, to uważam, że powinien być drożny, ale czy można tak jechać po torach jak po drodze? Piechota ok, jeszcze by przeszła, natomiast czy jednostki zmechanizowane, tu mi jest trudniej rozsądzić, dlatego zostawiam jak jest, walczymy tutaj wzdłuż dróg. Przydałoby się to gdzieś jakoś skodyfikować. Dobra, to sobie zajmiemy tylko tymi rozpoznawczykami tutaj. Ok, to mamy tu zakończone. No i tu mamy bitwę na 2 do 1. Też może być ciężko. Stawimy sobie gdzieś tutaj. 7. 7 przy 2 do 1. B1 i sprawdzamy straty dla atakującego i obrońcy. Różnica jest 1, więc nikt nie ponosi strat. B1, czyli tutaj czmychamy za rzeczkę. I nic się więcej ciekawego nie dzieje. Zaznaczymy, że wy uciekaliście. I całe to zgrupowanko wchodzi tutaj. Tyle z niemieckich ataków. Mam nadzieję, że nic nie pokręciłem. Teraz mamy ruch strategiczny. Mamy ruch strategiczny i tak naprawdę nieudany atak
Lakiego Luka powoduje, że ten ruch strategiczny nie do końca nam się uda. Ponieważ będziemy mogli zaatakować ewentualnie tylko połową sił. Tu stoi 6, okopane, w lesie. Nie wykręcimy tutaj nawet lichego 1 do 1. Więc jedyne co z ruchu strategicznego możemy zrobić, wchodząc tutaj musielibyśmy zaatakować, to możemy się przerzucić tylko i wyłącznie tutaj. Więc zmarnowana tura tak naprawdę. Tak naprawdę zmarnowana tura. Lucky Luke do poprawy. Meine liebe Kaśkę, przytrzymać za kolano mocniej i wrócić tutaj wypoczęty. Psychicznie, bo nie fizycznie przecież. I świeży. Dobra, tu się kończy tura niemiecka, czyli utknęliśmy na chwilę obecną, ale tu się kumulują takie siły, to niedługo jak wyjdzie, tylko nie ma tutaj manewru. Ciężko tutaj poobchodzić, ponieważ tu mamy bagna. To są, dlatego to był taki sobotek, bo atakowaliśmy z bagna. Tu jest bagno. Tu wszędzie są bagna. Więc jednostki zmechanizowane i zmotoryzowane nawet nie mogą wejść na ten heks. Część dróg idzie przez bagna. W związku z tym, ja to tak jak już wcześniej wyjaśniałem, ja to tak rozumiem, że tutaj nadal jednostka atakuje, pomimo tego, że idzie wzdłuż drogi, to atakuje z połową siły, no bo nie rozwiniesz się do natarcia tylko wzdłuż drogi. Więc musisz się rozwinąć troszeczkę szerszym frontem, w związku z tym atakujesz tylko połową siły. No i tutaj właśnie nie wiem jak inni grają, natomiast ja gram w ten sposób, taki no, w mojej ocenie bardziej realistyczny, że owszem, jednostki pancerne zmechanizowane na tą drogą przez bagna mogą iść, natomiast do ataku połowa siły. Koniec, kropka. Tak przyjąłem i tak wydaje mi się jest bardzo realistyczne. Dobra, tu kończymy turę niemiecką. Sprawdzimy sobie zaopatrzonko już poza graniem, ale na 99% jestem przekonany, że Niemcy wszędzie mają zaopatrzenie. Robimy ruchy sowieckie i ewentualne sowieckie kontrataki. Tak wygląda sytuacja na mapie po ruchu Sowietów. Tutaj jeszcze zapomniałem dołożyć z braku zaopatrzenia dla tej kawalerii. Ona dostała w tamtej turze jedyneczkę, teraz w tej turze się ruszyła, ale na koniec tury dostanie dwójkę, więc będziemy sprawdzać, czy się nie poddali. Ale Sowieci ośmieleni takimi sukcesami na południu, morale ruszyło, więc Sowieci ruszyli tutaj do ataku. Zaatakowali ten samotny, stojący na ubezpieczeniu batalion dział szturmowych. Wykręcili tutaj 2 do 1 ze wsparciem swojej artylerii, ale Niemcy też mają tutaj artylerię, więc wsparli też w obronie. Obydwie jednostki są dowodzone, więc bez dodatkowych modyfikatorów i tu będziemy mieli na 2 do 1, ale zanim rozstrzygniemy sobie tą bitwę, tutaj pokażę Wam, że Sowieci zaczynają się umacniać, mają tu już 4 jednostki, więc przebicie się tędy będzie trudne, poza tym tu na drodze już rozstawiają się kolejne oddziały, one się będą okopywać i okopywać się w taki sposób na terenie, który nie jest bagienny, bo na bagnach się okopywać nie można, ale przedpole będą miały na bagnach, czyli oddziały, które będą atakowały te umocnienia, będą atakowały z bagien. I to jest tutaj, tu jest takie pole, że ono nie jest już bagnami, bagna są tutaj, tu już nie ma bagien, więc tu się Sowieci okopią, a Niemcy będą mogli ewentualnie wojskami szybkimi atakować tylko i wyłącznie z tego heksu, tu ewentualnie jak podciągną piechotę, no to wtedy będą mogli próbować jakoś przeskrzydlić Rosjan. Także no, szykuje się tutaj uporczywa obrona. Będzie ciężka walka na tej drodze, no ale rozstrzygnijmy sobie ten tutaj atak na 2 do 1. Zobaczymy, czy Sowieci pokarają. Żółta gwiazdka działa tylko w ataku, w związku z tym nie daje tutaj też żadnej przewagi. I mamy tak, 6 przy 2 do 1. To jest B1 i sprawdzamy straty dla obrońcy. Różnica jest 4. A broniący ponosi straty przy 2 do 1 na 2,5. To się upiekło, bo już się bałem, że będzie strata. W związku z tym wycofanie się tylko o jeden heks na szczęście. Mogło być tu więcej, ale ta kawaleria atakowała z bagien. W związku z tym jej siła dzieliła się na pół. Czy Sowieci chcą wejść tutaj i zająć ten heks? Chyba nie bardzo. Postraszyli po prostu Niemców. Tutaj Matthias teraz musi pomyśleć, co zrobić, ponieważ grozi mu odcięcie. Ma tutaj właściwie to, jest teraz odcięty, bo ta kawaleria się teraz nie podda. No, możemy sobie w sumie zrobić teraz już za tę fazę zaopatrzenia Sowietów. No i tutaj mamy dwójeczkę. I z tego, co pamiętam, rzucamy jedną kością. Jak wypadnie 1-2, to się Sowieci poddali.
A Sowieci w 1941 o tej porze jeszcze wielkim moralem, wielkiego morale nie mieli, ale ci jednak to są ułani, to są zawodowcy. Sześć absolutnie nie poddadzą się. No i teraz trzeba będzie tutaj ratować 12. dywizję, bo ona jest w tym momencie odcięta. Trzeba będzie podciągnąć to jakieś pododdziały. Ale mamy tutaj piechotę, więc ona będzie próbowała ratować sytuację. No i będziemy czaszkowali, co dalej. Tu się kończy tura. To jest, kochani, tura czwarta. 21 października dobiega końca. Przed nami 25 października i myślę, że sobie na tym wideo jeszcze tą turkę złapiemy. Także małe cięcie, reorganizacja, sprzątanie na mapie i ruch Niemców. Ok, jak wygląda sytuacja na 23 listopada? Tutaj 12 próbuje się przebijać i wykręciliśmy tylko i wyłącznie rezultat 1-1, będzie ciężko i tu używamy gwiazdek, mam nadzieję, że o tym nie zapomnę, jak będę rozliczał starcie. Tutaj zobaczcie, jaką władzę daje jednostka zmotoryzowana i drogi. 20 przerzuciła się stąd, z tych rejonów, tutaj. I nie tylko 20, tam są jeszcze inne komponenty, ale generalnie udało się tu wykręcić tylko i wyłącznie 2-1, więc będziemy atakować tą jednostkę sowiecką. No i tutaj atak z dwóch kierunków. Dwa zgrupowania, no ale tylko się udało wyciągnąć na 3-1, więc będzie tutaj naprawdę ciężko, będą ostre walki. Pierwszy impet wyhamował, Sowieci już tutaj są gdzieniegdzie okopani. No i bardzo często jest tak, że jednak atakujący atakuje z bagien, więc swoją siłę dzieli na pół, co no jest tutaj, może być zabójcze dla atakującego. Dobra, rozstrzygnijmy sobie teraz starcia. I zaczniemy sobie od starcia 12 dywizji, czyli Matthias w natarciu. I tak, najpierw sobie sprawdźmy, bo tak, bazowo jest już plus 1 dla Sowietów na rzutkością, ponieważ Sowieci są dowodzeni, Mieleckow, ale raz, dwa, trzy, cztery, tutaj jest Armin i on neguje to, i jest, czyli czysty rzutkością. Sprawdzamy teraz, czy Matthias się w końcu obudził, no i w końcu się obudził, czyli mamy minus 1 do rzutu, minus 1 do rzutu kością na 1-1. I to jest 9, minus 1, 8 na 1-1. Niewiele nam to daje. Wszystkie oddziały zostają na miejscu i sprawdzamy straty. Straty atakujący przy różnicy 1-5, obrońca przy różnicy 1, różnica jest 2, więc nikt nie ponosi strat. Po prostu stalemate. Trwają walki. Sowieci są okopani, 12 naciera, no ale na razie na chwilę obecną utknęła. Dobra, tutaj atak na 2-1. I tutaj mamy już minus 1 do rzutu kością, ponieważ jesteśmy w zasięgu dowodzenia Arnima. Natomiast Mieleckow raz, dwa, trzy, cztery już tutaj nie sięga. W związku z tym 2-1 i minus 1 do rzutu kością. No i jest 2. 2 przy 2-1. Bardzo dobry rzut. To jest sprawdzenie strat dla atakującego. Różnica jest 0, czyli nie ma strat. Ale jest rezultat B3. Co dla Sowieta nie jest jakimś może wielkim bólem, ponieważ on sobie ucieknie daleko do swoich. Raz, dwa, trzy. Nadal jest bez zaopatrzenia, ale już w swojej turze do zaopatrzenia wejdzie. I my sobie możemy zrobić pościg. I my ten pościg zdecydowanie będziemy chcieli zrobić. Raz, dwa. Tak. Tak. I a was sobie tutaj zostawię. Zostawię sobie was z tego powodu, że przerzucimy się później może przez rzekę po ten punkt zwycięstwa. Przez chwilę będziemy bez zaopatrzenia, ale będziemy mogli już wywrzeć presję na te dwa oddziały sowieckie tutaj. Więc no, nie byłby to taki głupi pomysł. Z drugiej strony, czy ja chcę marnować czas? No ale coś z tyłu muszę zostawić. Motorków sobie nie zostawię, tych rozpoznawczyków, bo oni mi rzeki nie przekroczą, a to jest najsłabsza jednostka piechoty. Dobra, ona sobie zostanie. To było drugie starcie, nareszcie udane w jakiś tam sposób. No i tutaj mamy atak na 3-1. Mamy tutaj atak na 3-1. Dowództwo sowieckie powoduje, że mamy już bazowo plus 1 do rzutu kością. Teraz sprawdzamy. Najpierw Lucky Luke. Nie dał nam modyfikatora i Bereda też nie dał, czyli mamy plus 1 do rzutu kością.
plus 1 do rzutu kością na 3 do 1 i to jest 8, przepraszam, 11, czyli 12, rany boskie, ale będzie tutaj masakra. 3 do 1, 12, automatyczna dezorganizacja, nie, zrzut na dezorganizację, przepraszam, a 1 i straty dla obrońcy i atakującego, różnica 1, nikt nie ponosi strat, ale wszyscy muszą się wycofać o 1. No i tu jest taki mały sketch, bo tak, tu się nie mogę wycofać, bo są bagna, mogę się tylko i wyłącznie przez rzekę. Muszę sprawdzić, czy jak się wycofuję, ale nie, już chyba to sprawdzałem. Ale jeszcze muszę się upewnić, jak przez rzekę to mamy jakieś straty. Dobra, możemy się normalnie wycofać, nie możemy się wycofywać tylko przez teren dla siebie niedostępny. Czyli całe to zgrupowanie wycofuje się tutaj. Całe to zgrupowanie wycofuje się tutaj, bo nie może na bagna, ale porażka. Zaznaczymy sobie, że dzielne oddziały niemieckie się wycofały. Teraz tak, rzut na dezorganizację. Najpierw zgrupowanie Lakiego Luka. Rzucam za całe stosy, nie rzucam za pojedyncze jednostki, tak jest chyba sprawniej. Nawet nie wiem, czy tak jest w zasadach, ale już to nieważne. Rzucamy na Lucky Luka. 7. Udało się. I Bereda. 11. No jakby tego było mało. Jakby tego było mało. Cały ten stack jest zdezorganizowany. Albo sobie zaznaczymy tutaj z boku. Cały ten stack jest zdezorganizowany. No to utknęliśmy. No to Niemcy utknęli, ale zostawiłem tutaj całą pełną dywizję piechoty. Ona będzie mogła przeskrzydlać. I zobaczymy, jak to wpłynie dalej na rozgrywkę. No na chwilę obecną Niemcy mają tutaj ciężary. Mają tutaj ciężary na północy i na południu, ale to jeszcze nie jest sytuacja dramatyczna. Jeszcze jest dosyć sporo czasu, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Dobra, tutaj kończymy sobie niemiecką fazę walki. Rozpoczynamy od sowieckiego ruchu i potem ewentualnych sowieckich kontrataków. Chociaż nie widzę tutaj na chwilę obecną możliwości, żeby gdzieś Sowiet mógł przytrzasnąć łapska Niemiaszkowi, ale na pewno będzie gdzieś próbował się okopać. I tak wygląda sytuacja na mapie po zakończonym etapie. Sowieci tutaj się umocnili. Będą próbowali powstrzymywać 12. Dywizję pancerną. Sowieci nigdzie nie kontratakują, nie mają tutaj nigdzie takiej możliwości. Tutaj jednostki zostały jednak na miejscu. Tutaj wycofałem troszeczkę tą kawalerię. To jest ta kawaleria, która była bez zaopatrzenia. Ona za chwilę, na koniec tury, traci po prostu to znacznik braku zaopatrzenia i będzie w zaopatrzeniu. To będzie taki mobilny odwód. No i tutaj Sowieci podciągnęli elementy pancerne, podciągnęli posiłki tutaj, żeby kiedy wjedzie tutaj, mógłby wjechać, Niemcy mogliby wjechać tutaj i próbować atakować z tej strony, no to teraz będą musieli swój atak dzielić na te dwa stosy, więc taka opcja odpada, więc tylko tymi dwoma drogami można podejść i próbować zdobyć ten heks. Co więcej, Sowieci potem mogą się przesunąć tutaj i to już spowoduje, że będzie to troszeczkę ciężej. Właściwie nie wiem, czemu ja od razu tego nie zrobiłem. Aha, nie zrobiłem tego dlatego, że wtedy musieliby zaatakować, gdyby się tutaj ruszyli, bo tu nie ma umocnień, więc musieliby atakować w ten heks. No i tak to się kończy. Kończy się nam opowieść w tym odcinku. Mamy 23 listopada, więc no, natarcie niemieckie czeka na jakieś decydujące przełamanie. Nie jest jeszcze źle, ponieważ tutaj, tak jak mówiłem, ciągną odwody, tu mamy całą dywizję piechoty, która będzie mogła obchodzić troszeczkę pozycję nieprzyjaciela. Możemy, będziemy mogli rozszerzać te kierunki ataków, wprowadzić więcej współczynników siły do walczących jednostek. Sowietom będzie się tutaj ciężko utrzymać, no ale potem będą się wycofywać i no i już tutaj przygotowywane są kolejne punkty oporu, tu już są kopane umocnienia. Także użytowana w głąb obrona powoli będzie wchodziła w rachubę.
I tak jak mówiłem, jak się komuś udało dotrwać tutaj do tego momentu, to bardzo Wam serdecznie dziękuję. Bardzo Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję za kawki. Jeżeli to nie jest dla Was kłopot, możecie mnie uszczęśliwić kolejnymi. Będę naprawdę, naprawdę bardzo mocno zadowolony. Na chwilę obecną gra mi się fajnie, gra mi się podoba. Troszeczkę mam czasami problemy z czytelnością, gdzie są bagna w lasach przede wszystkim, a gdzie nie, bo na terenie czystym to jest sprawa jasna, natomiast w bagnach czasami. Ale jak się człowiek już przyjrzy, jak się przyzwyczai, to już później. To jest już do rozróżnienia. Kwestia padającego światła po prostu. I tutaj gram pod pleksi i czasami to ten jest mało jasne. Ale ogólnie naprawdę mapa jest bardzo klimatyczna, daje radę. Żetony są klimatyczne, dają radę, chociaż ja jestem ortodoksyjny, jestem zwolennikiem starych dragonowskich żetonów i to się we mnie, podejrzewam, nigdy nie zmieni. Oprócz gier systemów oczywiście napoleońskich, bo tam mi się podobają te nowe żetony. I w średniowieczu, chociaż Grunwald miał swój klimat, przede wszystkim jeśli chodzi o żetony Zakonu Krzyżackiego. To współczesne gry, taktyki i strategii ze średniowiecza, klimat żetonów też mi się bardzo podoba. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą i drugą wojnę światową, tu jestem ortodoksyjny, tylko i wyłącznie podobają mi się dragonowskie żetony. Czy też Września 39, także tutaj sobie kończymy odcineczek. Bardzo się cieszę, że tutaj trafiliście, bardzo się cieszę, że byliście tutaj ze mną, a za ten odcinek dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Na razie.